I witajcie na kanale GWW 15. Jest to dodatek, jest to dodatek, ponieważ tutaj pojawiła się bardzo poważna dyskusja na kanale w komentarzach. Pani Nina przyszła, pani Nina. Pani Nina przyszła, wyrzuciła wszystkich ze swojego kanału i przyszła wyzywać wszystkich do mnie na mój kanał. W ogóle moim zdaniem YouTube powinno tak zrobić, taki mechanizm, że jeżeli kogoś zablokujesz u siebie na kanale, to nie powinieneś mieć możliwości komentowania u niego na kanale. Tak to powinno być rozwiązane. Nie wiem, może YouTube kiedyś na to wpadnie, że tak zrobią. I wtedy nie byłoby to całego zamieszania, nie byłoby tego dodatku i wszyscy by żyli szczęśliwie i długo, mam nadzieję. Natomiast chciałbym pani Ninie odpowiedzieć, ponieważ pani Nina zadaje pytanie, nie mogę, nie potrafię zrozumieć tej, jej, tego jej pytania, dlatego że ja jestem prostym człowiekiem i nie rozumiem tak skomplikowanych pytań, jak zadaje pani Nina. Otóż pani Nina zadała te pytanie, ponieważ nie rozumie względności ruchu. Ja to rozumiem i dlatego nie rozumiem tego pytania. I dlatego nie rozumiem, jak można nie rozumieć względności ruchu. Chciałbym zatem, Pani Nino, Pani wytłumaczyć, na czym polega Pani problem? Z nieznajomością, z nieznajomością, z niezrozumieniem ruchu i względności tego ruchu. Opowiem Pani bajkę o mrówkach. Dawno, dawno temu na dworcu centralnym mieszkały mrówki. I mrówki mieszkały sobie na schodach ruchomych. I sobie jeździły na tych schodach, całe ich życie toczyło się na tych schodach ruchomych, no i czasem tam co w, w odpowiednich, oczywiście odstępach czasu te schody wyjeżdżały na wierzch, robiło się widno, potem te schody chowały się pod spodem, przechodziły przez te różne tam mechanizmy, no ale te mrówki jakoś tam sobie tam znalazły sobie nisze, w której sobie mieszkały. No i według tych mrówek no po prostu no co, no chodziły sobie po tych schodach ruchomych, no i Kręciło się to wszystko, kręciło, no i zauważyły, że co jakiś czas jest dzień, widać napisy Peron, tam drugi, trzeci. Jakieś tam widać szkła, szyby, prawda? Jakieś tam galeryjki, widać tory czasem tam, jak dobrze się tam wychylą z tych schodów. No i tak sobie jeździły, 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 no i. Widziały, że wszystko jak gdyby lata wokoło nich, tak? Że cały czas jest, jakby no, dzień się robi, no bo te lampy nagle wychodzą skądś, nagle się pojawiają, no i się przesuwają na, nad nimi, i no, wydawało im się, znaczy wydawało im się, one myślały, że te lampy krążą naokoło nich, że to wszystko się jakoś tak dzieje, że lampy perą, że to wszystko lata naokoło nich. Ale któraś jedna mrówka wpadła kiedyś na pomysł, że może to nie te lampy latają naokoło nich, że to może nie ta cała stacja, ten dworzec centralny lata naokoło nich, tylko może oni na tych schodach ruchomych latają. No ale, wszyscy, e, głupiaś ty, przecież tu widać, że wszystko tu stoi, te schody ruchome stoją. No chociaż nie wiadomo dlaczego się nazywają ruchome, ale stoją i nic się nie dzieje, prawda, nuda, tylko lampy latają nad nami i wszystko lata nad na, nami, naokoło nas, robi się ciemno i tak w kółko, tak w kółko, tak w kółko, no ale y, tam Rówka mówi słuchajcie, ale ja mam pomysł, żeby to sprawdzić, żeby to sprawdzić że my, że my to lecimy, a nie, że cała stacja wiruje tylko my, no ale słuchajcie, no ale jak, jak mamy to sprawdzić no, jak, no no, i mrówki wymyśliły, że wybudują ogromną drabinę i będą widziały to wszystko z góry. No, i zaczęły budować drabinę, budują tą, budują tą drabinę, budują. No, i wszedli wszyscy, to większość tych mrówek, tam, co tam było zamieszana w to, weszła sobie na tą drabinę. Bardzo wysoko sobie weszły, bardzo wysoką tą drabinę zbudowały. No, i patrzą, że dalej to wszystko się kręci wokół nich. Jaki morał z tego? Proszę panią, pani Nino, pani chodziło o jakąś wysokość. Wysokość nie ma znaczenia, ponieważ obojętnie jak te mrówki daleko by weszły na tą drabinę i jaką tą drabinę by wybudowały, to dalej będzie to wyglądało, jakby to wszystko latało wokół nich. No ale wybudowały tą drabinę, schody się ruszają i ta drabina walnęła w tą krawędź od schodów, połamała się i te mrówki spadły na. No, na ten podestam, tam, tak? Na ten, ten. No i wtedy zrobił się problem, ponieważ dla tych mrówek, co zostały tam, to te latały, no i mówią, e, słuchajcie, mrówki, ale to wy jeździcie, my stoimy. A one mówią, nie, 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 to wy lecicie, a my stoimy. No i dalej nie wiedziały, kto w tak naprawdę lata, kto w tak naprawdę stoi. I jaki jest morał, proszę panią, pani Nino? Że tak naprawdę ruchu nie możemy stwierdzić w 100% co lata wokół czego. Musimy założyć tak, że łatwiej jest chyba tym schodom się kręcić niż, niż temu całemu dworcowi centralnemu. I tak samo tutaj zrobiliśmy założenie w tym heliocentrycznej bajeczce, jak to pani nazywa, że to łatwiej jest chyba, żeby ta jedna mała ziemia się kręciła, w porównaniu z tym olbrzymim, o, o, ogromnym kosmosem, który naokoło nas y, powinien latać, tak? No, pani Nina jeszcze ma taki problem, że uważa, że ten kosmos wcale nie jest taki wielki, ale to już jest inna bajka. Natomiast w bajce o mrówkach chodzi o ruch Ziemi, chodzi o ruch. Czy będziemy widzieli ruch względem czegoś? Jak się od tego oddalimy? Nie będziemy, ponieważ to chodzi o to, żeby. Oddzielić się jakby ruchowo od tego, tak samo jak te mrówki się oddzieliły, jedne te zostały na tej krawędzi, a reszta sobie jeździła i były niżej niż wcześniej na tej drabinie, ale już zauważyły ten ruch. I o to chodziło panu e, doktorowi Nemo, którego pani tam zwyzywała, i o to chodzi to wszystkim. I jedyna e, osoba, która tego nie rozumie, lub więcej, e, jeżeli założymy, że nikt, kto wierzy w płaską ziemię, tego nie rozumie, więc więcej, nie rozumieją tego bardzo prostego, bardzo prostej sprawy, że ruch jest pojęciem względnym, i teraz względem tych mrówek, to oni sobie, to ta mrówka, co tam została, to się kręciła, a względem tamtej mrówki, no, one się kręciły, tak. I co tu jest nie do rozumienia? Proszę mi wytłumaczyć, czego pani jeszcze nie rozumie? O co, co, o co pani chodzi tak naprawdę? Bo ja nie wiem co pani chodzi? Pani myślała, że jak poleci pani gdzieś tam na jakąś odległość, to, to co? To nagle będzie widać, że Ziemia się y, obraca? Nie będzie widać. Bo wraz z oddalaniem dalej się kręcimy z tą Ziemią. Więc jak pani myśli, że co? Tak jak mrówki wybudowały drabinę i nic to im nie dało, że się nie, nie dowiedziały się, że, że, że nie poznały prawdy na ten temat. Mam nadzieję, że pani to w końcu zrozumie i przestanie pani zadawać głupie pytania, na które ja niestety nie znam odpowiedzi, bo głupich pytań nawet nie rozumiem. No i taka jest prawda i proszę tu nie wyzywać nikogo, bo tu pani wyzywa, i panią wyzywają, i robi się po prostu jeden wielki burdel na tym kanale. A ja nie, a ja mam założenie takie, że nie usuwam komentarzy, nawet jeżeli ktoś tam coś klnie albo coś tam ktoś wyzywa, chyba że z, y, rozmowa zejdzie zupełnie na nie nie ten temat. Jest tylko słuchajcie, jest tylko jeden użytkownik wywalony z mojego kanału, ponieważ jeden tam przyszedł wypowiadał się na jakiś temat, a drugi przyszedł, nie wiem skąd, czy on go śledził czy coś i zaczął go wyzywać od tam yy, sveli, coś tam gejów, nie wiem o co tam chodziło. W każdym razie zupełnie nie na temat, on po prostu tego go przyszedł wyzywać i taki użytkownik został zablokowany. Jest tylko jeden użytkownik zablokowany na tym kanale. I oby tak zostało. To tyle w tym dodatku, mam nadzieję, że bajka Wam się podobała. Na razie trzymajcie się i czekajcie na następny odcinek, nad którym już prace trwają, już są, już są posunięte dość mocno. Nazwać się będzie, już znam, znam tytuł, już następnego odcinka, już następnego znam, a więc mogę Wam powiedzieć, że odcinek 15 będzie nosił tytuł W cieniu Ściemy. To jest odcinek 15, odcinek 16 będzie już miał, nosił tytuł bajka o perspektywie. To była bajka o mrówkach, a będzie bajka o perspektywie. W tamtym odcinku będę zajmował się w tym 16, czyli w tym następnym jeszcze, bardzo trudną rzeczą. Yy, na, yy, mianowicie wzrokiem, postrzeganiem świata i tak dalej. Jest to bardzo trudna rzecz. Yy, no, i dlatego ci ludzie od płaskiej ziemi dali się na to nabrać, ponieważ nie, nie zastanowili się nad tym, nie zrozumieli, ale szczegóły będą niestety dopiero, kiedyś, tam kiedyś, nie wiem kiedy to będzie. Widzicie, jak to się wszystko wlecze. To by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam panią Ninę. Pani Nino, proszę się nie denerwować, jest Pani bardzo fajną dziewczyną. Po głosie to widzę, nie wiem, bo nie widziałem Pani zdjęcia. Może by Pani pokazała to, by wszyscy zmiękli wtedy. I może by w końcu zaczęli wierzyć w płaską ziemię, bo tak to, tak to nie chcą, no jakoś, no. To na razie, trzymajcie się.